Cześć, witajcie. Z tej strony Kusiek. Witajcie w kolejnym odcinku Need for Speed. Cześć, witajcie. Z tej strony Kusiek. Witajcie w kolejnym odcinku Need for Speed Heat. Słuchajcie, ruszam dalej i słuchajcie, przed końcem kwiecień i mam już więcej takiego czasu, żeby po prostu pośmigać. Dobra, słuchajcie, co ja tutaj muszę zrobić? Teraz mam zrobić sobie rozgłos. Te wyścigi mam tutaj zaliczone, ale gdzieś miałem, ale mi gdzieś umknęła. Jest. Tutaj sobie do niej podjedziemy. Spróbujemy ogarnąć. Co dzisiaj przy weekendzie będzie troszeczkę krótszy odcinek, bo jeszcze mam parę rzeczy do nagrania, do zrenderowania. A na tygodniu już sobie ogarniemy nieco dłuższe odcinki. Będzie gites. Ktoś pisał, że ogólnie Need for Speed nie jest jakiś za długi, jeżeli chodzi o wątek taki fabularny. Ja sobie tutaj będę prawdopodobnie tylko i wyłącznie wątek fabularny robił. Bez żadnych zadań pobocznych i tak dalej, bo zazwyczaj tak grywałem w NFS-a, że to był głównie wątek ten główny. W sumie najważniejszy, nie? Tutaj myślę, u tej laski będzie zacny wyścig. Nie wiem czemu, ale jak wcześniej grałem w NFS-a, chyba że to jeżdżą jakieś aktualizacje, to gorzej mi się sterowało na padzie, a teraz ogólnie jest spoko. Także nie wiem czym to szło. Może faktycznie jakieś aktualizacje wyszły i jest nieco lepiej. To po prostu ja się nauczyłem jeździć. Dobra, stacja benzynowa, jesteśmy na miejscu. Szkoda tylko, że to jest, jak jedziecie samochodem, to praktycznie jakbyście jechali czołgiem. Dobra. Czyżby misja w nocy? Długo czekasz? Zleciało. Spoko, jedźmy. Dokąd jedziemy? Przy plaży odbędzie się wyścig. Nie jesteś jedyną nową twarzą w mieście. Pewnie chcesz zobaczyć, jak wypadasz na tle innych. Przy plaży. Ona jeździ tym Nissankiem. Pamiętam, jak ten Nissan robił furorę, nie? Pamiętam, jak go pierwszy raz zobaczyłem na mieście, bo takie, ktoś jeździ Nissanem z NFS-a, nie? Bo to, mówię, ten Nissan był mocno propsowany przy Need for Speedzie dwójce, Undergroundzie dwójce. I pamiętam, jak go zobaczyłem pierwszy raz na mieście, bo takie, o kurde, autko z NFS-a Underground dwójki, wow. A teraz już nie robi takiego wrażenia na mieście. Ten koleś już dawno spękał. Też ostatnio widziałem ładne Ferrari, białe. Wydaje mi się, że Ferrari to jednak kultowe jest, jeżeli jest czerwone. Ale też było ładne. Co jest, Rivera? Myślisz, że możesz zorganizować wyścig, a ja się nie dowiem? Taki był plan, Ken. Ale tu jestem! I zaraz pokażę tym nubom, co potrafią Speed Boys. Czy myślałeś, że to słabe wbijać się na wyścigi, na które nikt cię nie zaprosił? Kiedy wyjeżdżasz na drogę, wystawiasz się na odstrzał. Słyszysz dzbanie? On mówi do mnie? Pewnie, że do ciebie. Ja tu jestem numero uno, zapamiętaj to sobie. Cwaniak. Powiedział numero uno? Pokonaj go, nawet gdyby miała to być ostatnia rzecz, jaką zrobisz. Proszę. Coś jeszcze muszę wiedzieć? Ups. Pogadamy. Czyli musimy pokonać Kenego. To tu! Zobaczmy, co potrafisz. No dobra. Spróbuję cię sfilmować podczas jazdy. Tylko złap dobre ujęcie mojej dupy! Padaj, Kenny! Dobra, cel mamy ukończyć wyścig, ale nie jest powiedziane, że mamy wygrać z Kenem. No, dobrze by było. Śmierdzącą rurę wydechową. Z drogi śledzi po królie. Co
szczęście nie mamy okrążeń. Tylko procenty do celu. Hej, a na co ona? Ja to miałem wygrać, halo? Nie mam, nie? Oh my god. Brakuje tu jeszcze więcej czego? Policji. Chociaż nie klacz, bo się za... Chcesz wygrać, musisz mnie pokonać! Oh, o kurwa. Nie zauważyłem typa. Zapatrzyłem się na licznik. Nie miałam tego wygrać, wybacz. Właśnie, halo. O nie. Ale dobra, przynajmniej tak jesteśmy na trzecim miejscu. Dobra, jednak. Mam zajebiste ujęcia z wyścigu. Muszę je zaraz wrzucić. Hej, obczaj to. Jest tu coś, co ci się podoba? Wszystko. Będą się chcieli ścigać? Bardzo śmieszne. Musisz się postarać, żeby dostać od nich szansę. Od nich. Właśnie takie Ferrari jest. Działają tu od lat. Showdown zapewnia dopływ świeżej krwi, a oni obserwują i wyławiają talenty. Jeśli się tam dostaniesz, masz wszystko. Najlepsze auta, wyścigi, części. Chcesz wiedzieć, dlaczego co noc tu jesteśmy? Masz odpowiedź. Podobno Lukas prawie się dostał, ale zrezygnował. To do niego podobne. Mamy zgłoszenie wyścigu ulicznego. Ostatnio widziano cel jadący szybko w pobliżu Westside. Spróbujemy się tutaj jeszcze ścignąć. Musimy spadać za nic, ja wam się winę. Wysyłam ci listę miejsc w mieście, gdzie możemy się zadekować, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Ja pojadę do Eden Shores i zmontuję ci kompilację. Szkoda. Dobrze się bawiłem. Możesz ścigać się dalej jak chcesz. Twój wybór. Tylko pamiętaj, jeśli wpakujesz się w kłopoty, nie daj się złapać. To nie pomaga w wyrabianiu nazwiska. O kurde. O kurde, właśnie mnie. Właśnie mnie ten namierzyli. Kurwa. Mam tu kogoś, kto aż prosi się o porządny łomot. Jazda! Jeden z naszych prowadzi pościg. Dołączcie, nim zabawa się skończy. Hej, właśnie słyszałam na skanerze, że trwa pościg. To nie... Ja! Pogadamy później. Zacznijcie szukać. Jak tam? Nie każ mi za długo czekać. Da się tu skitrać? A, dobra. Czy mnie już szukają, nie szukają? Gonicie własny ogon. Koniec pościgu. O. Tyle czasu ścigaliśmy te łajzy i teraz mamy się poddać? To koniec czy nie koniec? Halo? Mamy... kryjówkę chyba. Kurwa. Jechać do garażu. Nie wiem, jak jest na nocy. Pierwszy raz masz przed sobą długą drogę. Drugi level. Wow. Nice. Trochę mi brakuje jeszcze. Okej,
Obława reputacja. Z domowej reputacji szybciej podnoszę poziom obławy. Ścigaj się w nocy, bierz udział w widowiskach, pościga z policją i rozbijaj radiowozy, by podnieść poziom obławy. Reputacja odblokowuje część poprawiające wydajność i nowe... Aha, części odblokowujące wydajność i nowe zawody. Okej. Okay. Czyli tak czy siak, trzeba będzie się ścigać w nocy. Wrzuciłam to przed chwilą, a mamy setki wyświetleń. Kto, my? Patrz, kto wpadł. O, hej, widzę, że moja siostra cię oprowadza, tak? Tak jakby. No wiesz, jeżeli ściganie ma mieć finisz na komisariacie, to idealny z niej przewodnik. Tylko kto z naszej dwójki był przymknięty? Ej, dostałem nauczkę. Nauczyłeś się tylko jak być nudziarzem. Jeśli ktoś traci ekipę, to pora odpuścić lub wrócić na studia. To nie dla mnie. A co do ekipy, nie byli gotowi. Ale może mam kogoś, kto jest. A, tak ci się tylko wydaje. Ale z tego, co ostatnio słyszałem, gliny nie żartują. Mira la calle está caliente. O gliniarzach wiem wszystko. Tatko mówił mi to samo. To go posłuchaj, Micha. No, tak jak ty? Kalmate, kalmate. Gdzie będziesz? Dobre pytanie. W warsztacie? No. Ciągle ktoś tu śpi. Serio? Znajdź wolną sofę, jest twoja. Ha. No i fajnie, mamy ten zdobyte, ten rozgłos, 5500 dolków. Nice. Nie, o, mogę cię, ooo. Przepraszam za to zamieszanie. Podłączmy to nitro. Oj, właśnie, nitro. System nitro, yep. No co prawda standardowy, bo standardowy zbiornik 1,5 kg. 5 tysiaków. Okej. Okej, ścigać się w nocy, by zyskać reputację, osiągnie kolejny poziom reputacji, by odblokować kolejne nowe samochody i części prowadzą się osiągi. Jednak nie kupisz niczego bez gotówki, by ją zdobyć, ścigać się w dzień w Speed Hunters Showdown. Okej. Gotowe. Dobra, nice. Na twoim miejscu wyjechałabym na miasto nocą. Kasę na ulepszenia dostaniesz, budując swoją reputację. Okej, okay, tutaj czyli tak, w dzień zarabiamy gotówkę w legalnych wyścigach za dnia, a w nocy zdobywamy reputację. Dobra, to troszeczkę mamy 16 tysięcy. Wyjedziemy sobie w dzień i zrobimy sobie jeszcze jeden wyścig w dzień. A nocą jakąś reputację. Mhm. Dobra. I ja tutaj gdzieś miałem... A, tu jest nawet nowy. I tu jest nawet nowy. Dobra. My blisko, dawaj. Słyszałam, że przerabiasz swoją brykę. O, widzę, że poważnie do tego podchodzisz. Inaczej by mnie tu nie było. Działa, nitro. Zrobisz tego w pojedynkę. Z tego, co słyszałem, ty też nie. O tym właśnie chciałam pogadać. Myślę, że możemy pomóc sobie nawzajem. Założyć ekipę, chyba że masz lepsze oferty na stole. Właściwie to mnóstwo. Przestań. Co jak? Co ty na to? Ja na to dobra. Super. Dobra, jeśli mamy się zacząć wspinać w hierarchii, musimy sobie załatwić wyścig przeciwko innej ekipie. Pamiętasz Kenego? Tego dupka, z którym ścigałem się pierwszej nocy? Jego ekipa, Speed Boys, prosi się o łomot. Uruchomię swoje kontakty, ale ty musisz pokazać, że warto się z tobą ścigać. Zdobądź zaproszenie. Wtedy będziemy mieć szansę zabłysnąć. To był zaproszenie. Dobra. Wyścig. Nagroda 10 tysięcy. No nie powiem. Byłoby przyjemnie ściągnąć tyle kasy. Tylko pasowałoby pewnie wygrać, nie? A przynajmniej być na podium. Cel, miejsce pierwsze. Okay.
ta laska Iskra tutaj. Jezu. Oh shit. No dobra, miejsce pierwsze jest w celu. Wolny żart. Ale tego nitro. Tutaj jest coś takiego w NFS-ie, nie wiem, jeżeli jedziemy za samochodem, to jesteśmy w jego cieniu aerodynamicznym, czy nie bardzo? Na razie jest dobrze, na razie jesteśmy pierwsi. Jedno okrążenie to jest 30%, tak? Czyli 3 okrążenia. O. Ale na razie wszystko idzie tak zgodnie z planem. Co, troszeczkę od nich odejdziemy. Na razie jest dobrze. Perspektywa 10 tysięcy dolarów brzmi całkiem dobrze i nieźle. Znowu odchodzimy. Ostatnie okrążenie. Final lap. Okej. Okay. Musiał tego nie spipcz. Pamiętacie, ja zazwyczaj lubiłem pipczyć okrążenia na ostatnim okrążeniu właśnie. Wszystko jest przede mną jeszcze. Ładnie ten deszcz tutaj wygląda. Otóż w sumie chyba ten NFS jest na silniku z Battlefielda, pamiętacie? Frostbite, o ile dobrze pamiętam, się nazywa? Całkiem spoko. Co prawda obecny najnowszy BF. Podobno strasznie go ludzie zgnoili. Nie wiem, osobiście nie grałem, nie miałem w ogóle niego parcia. Ale możecie napisać, co wy tam sądzicie o nowym BF-ie. I uwaga, 10 tysięcy inkasujemy. Mhm. Ale łatwo. Nice. Elegancko. Zamiast wrócić do garażu, nowy. Okej. Okay. Nowe wyzwanie. Okej. Dobra. To słuchajcie, tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Zarobiłem 10 tysięcy. Widzimy się już w poniedziałek. Czyli w zasadzie za jeden dzień. Widzimy się w poniedziałek w kolejnym odcineczku. Także dzięki wam dzisiaj za uwagę. Zostawcie łapę w górę, jak coś, komentarz, suba z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś z was jeszcze nie subuje, albo trafił tutaj po dłuższej przerwie, to będzie miło się zobaczyć. A oczywiście przypominam, że zobaczyć się możemy również na żywo, od poniedziałku do piątku, na Twitchu od 20.30, codziennie streamuję, także zapraszam. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie i hej.